Cześć, witam i zapraszam Was na kolejny odcinek błyskawicznego przeglądu wydarzeń na kanale Polityka Zagraniczna. Ten tydzień to przede wszystkim dwa ważne szczyty międzynarodowe. Najpierw w Rzymie spotkała się grupa G20, a później w Glasgow debatowano nad przyszłością planety i nad klimatem. O tym, ale nie tylko o tym, w tym materiale. Zapraszam. G20 to grupa bardzo nieformalna, są to najbogatsze państwa na świecie, choć niekoniecznie musi to być 20 największych gospodarek na świecie, chociaż w większości oczywiście państwa, które współtworzą tę grupę, znajdują się w grupie 20 najważniejszych gospodarek na świecie, ale ze względu na ten nieformalny bardzo charakter, niedemokratyczny charakter zebrań tejże właśnie grupy, no jest ona od dawna na celu antyglobalistów. No ale co tym razem działo się podczas szczytu G20? Przyznam się Wam, że miałem spory problem z doborem odpowiedniego ujęcia rezultatów tego szczytu. Zdecydowana większość 20 stron stanowiska G20 to taki poziom ogólników i często pobożnych życzeń, że ciężko wyłowić naprawdę istotne konkrety. Słowo sustainable, zrównoważony, zdecydowanie króluje. Pojawia się w tekście aż 68 razy, nie licząc obecności w skrótach takich jak cele zrównoważonego rozwoju. Zrównoważone ma być absolutnie wszystko i nawet jeśli te hasła brzmią pięknie i wzniośle, to przynajmniej mi trudno doszukać się w nich jakiegokolwiek sensu, planu działania. Zresztą posłuchajcie sami. Potwierdzamy nasze zaangażowanie w globalną reakcję na rzecz przyspieszenia postępów we wdrażaniu celów zrównoważonego rozwoju oraz we wspieraniu zrównoważonego, inkluzywnego i odpornego ożywienia gospodarczego na całym świecie, zdolnego do promowania sprawiedliwości i przyspieszenia postępów we wszystkich celach zrównoważonego rozwoju, uznając znaczenie strategii krajowych, lokalizacji celów zrównoważonego rozwoju, upodmiotowienia kobiet i młodzieży, wzorców zrównoważonej produkcji i odpowiedzialnej konsumpcji oraz dostęp do niedrogiej, niezawodnej, zrównoważonej i nowoczesnej energii dla wszystkich. Co? Na szczęście jednak nie tylko mi wydaje się, że treść stanowiska G20 to zbiór zrównoważonych haseł. Generalnie szczyt jest krytykowany za brak konkretów, ale też nie oszukujmy się, nie o to w takich spotkaniach chodzi. Najważniejsze są kuluarowe rozmowy polityków, najpotężniejszych gospodarek na świecie i wszystko, co dzieje się na marginesie. Bilateralne spotkania, rozmowy w przeróżnych formatach. Warto zwrócić uwagę na dość ostentacyjną nieobecność Rosjan i Chińczyków, co wywołało zawód u prezydenta USA czy sekretarza generalnego ONZ. Ale przy okazji szczytu grupy G20 chciałbym zwrócić Waszą uwagę na coś jeszcze. Otóż członkiem grupy są oczywiście Niemcy, to trudno, żeby było inaczej. A jak wiadomo, w Niemczech niedawno odbyły się wybory i nastąpi tam zmiana władzy. Angela Merkel na wszystkie swoje bilateralne spotkania, czy spotkania generalnie brała Olafa Scholza, prawdopodobnie przyszłego kanclerza. No i właśnie, Olaf Scholz jest oczywiście członkiem gabinetu Angeli Merkel. Te partie póki co są w koalicji, no ale już trwają rozmowy na temat nowej koalicji, która całkowicie pozbawi władzę chadecję Angeli Merkel, a mimo to no, ta dba o to, by ta tranzycja, by to przekazanie władzy było jak najbardziej sprawne, bo ciągłość instytucji, ciągłość relacji również z partnerami z zagranicy jest ważniejsza niż ta czy inna partia. Jakiż to jest kontrast, jeśli weźmiemy pod uwagę, jak to przekazanie władzy zazwyczaj wygląda w Polsce, gdzie tego typu współpracy no, raczej nie ma szans absolutnie zobaczyć. A zaraz po szczycie G20 odbył się szczyt klimatyczny, na który zjechali przedstawiciele 196 państw, by debatować nad tym, jak uratować naszą planetę. Jak zwykle przy takich szczytach nie zabrakło przełomowych nowych deklaracji, ale szczyt wywołał też falę krytyki. Ponad 100 światowych liderów obiecało zakończyć wylesianie do 2030 roku i zacząć odwracać skutki wycinek. Problem w tym, że jak donosi BBC, poprzednia umowa z 2014 roku w tym zakresie zupełnie nie spowolniła wylesiania. I w ten sposób można by odnieść się do bardzo wielu deklaracji tak chętnie składanych przez polityków na podobnych szczytach. Arabia Saudyjska i Chiny zobowiązały się do zerowej emisji netto i odejścia od paliw kopalnych do 2060 roku. Bardzo trudno jednak powiedzieć, na ile wiarygodne są takie deklaracje. Dyrektor Generalny Międzynarodowej Agencji Energii ocenił, że jeśli wszystkie deklaracje podjęte na szczycie zostałyby wdrożone, udałoby się ograniczyć wzrost temperatury do 1,8 stopnia Celsjusza. Polski premier Mateusz Morawiecki mówił o tym, że w transformacji energetycznej trzeba koniecznie brać pod uwagę moment startu danej gospodarki, czyli znana wszystkim polska narracja w tym zakresie. Zabory, wojna, komuna sprawiły, że jesteśmy z tyłu, a Zachód truje planetę od 200 lat.
Z tym, że o ile opowieść o zacofanej Polsce może działać w Europie, na tle Zachodu nadal jesteśmy biedniejsi, to na tle świata wygląda to już gorzej. Jedna z organizacji aktywistów klimatycznych obdarzyła nawet Polskę specjalną nagrodą – Skamieliny Dnia. A to dlatego, że Polska nie zobowiązała się do odejścia od węgla do 2030 roku, podpinając się pod państwa rozwijające się. Z tym, że Polska to dziś 23. gospodarka na świecie. Krytykę wywołuje to, że około 25 tysięcy uczestników szczytu dostało się do Brazylii oczywiście samolotami. Politycy są więc oskarżani o hipokryzję. Mocno oberwało się w tym tygodniu Ursuli von der Leyen, która samolotem leciała z Wiednia do Bratysławy. W linii prostej to 50 km. Walka z ociepleniem klimatu jest jednocześnie brutalną grą polityczną, o czym warto pamiętać, podobnie jak o tym, że deklaracje polityków nie zawsze przeradzają się w realne działania. Rosja świętująca w tym tygodniu Dzień Jedności Narodowej, czyli koniec polskiej okupacji Kremla, ogłosiła wspólnie z Białorusią kolejne etapy integracji dwóch państw. Białoruś tymczasem robi co może, by sprowokować Polskę w kwestii granicznego kryzysu. Wojska Rzeczpospolitej opanowały Kreml w czasie wojny polsko-rosyjskiej z lat 1609-1618. Po spektakularnym zwycięstwie hetmana Stanisława Żółkiewskiego pod Kuszynem Polacy wraz z sojusznikami opanowali Moskwę. Dzień ich wypędzenia jest dziś narodowym świętem w Rosji. Przechodząc jednak do spraw bardziej współczesnych, na posiedzeniu Rady Najwyższej Państwa Związkowego Białorusi i Rosji przyjęto 28 programów dotyczących wielu dziedzin integracji, które zostaną wdrożone do 2023 roku, nową wspólną doktrynę wojskową oraz koncepcję polityki migracyjnej. Integracja ma dotyczyć przede wszystkim sfery gospodarczej, ale wspólne instytucje polityczne nie są wykluczone. Łukaszenko i Putin rozmawiali podczas telekonferencji, a później telefonicznie. Ta druga część miała dotyczyć przede wszystkim sytuacji na granicy z Polską, gdzie następuje kolejna planowana eskalacja kryzysu. Zdaniem Polskiego Ministerstwa Obrony Narodowej, uzbrojeni Białorusini mieli przekroczyć granicę i grozić polskim żołnierzom otwarciem ognia. Na to wyraziło zaniepokojenie. W kwestii szlaku migracyjnego otwartego przez reżim Łukaszenki chciałbym serdecznie polecić Wam film nagrany przez grupę reporterską Outriders. Link znajdziecie w opisie. Materiał dokumentuje sposób działania pośredników czy białoruskich władz. Szczyt Grupy Wyszehradzkiej z Koreą Południową. Przypomnijmy, że Koreańczycy nie rezygnują z walki o możliwość budowy polskiej elektrowni jądrowej. W deklaracji podpisanej przez przywódców Polski, Czech, Słowacji, Węgier i Korei znajdziemy fragment dotyczący inwestycji. Przedstawiciele Grupy Wyszehradzkiej i Korei uznali za istotny dalszy rozwój infrastruktury w Europie Środkowej i Wschodniej, który wspomógłby wzrost gospodarczy, otwierając możliwości współpracy w zakresie transportu i infrastruktury, również w takich obszarach jak energetyka jądrowa, lotniska, autostrady, kolej oraz system inteligentnego transportu. Uczestnicy przychylnie przyjęli pomysł budowy szybkiej kolei łączącej kraje Grupy Wyszehradzkiej. Państwa Wyszehradzkie są dla Republiki Korei największym rynkiem eksportowym w Unii Europejskiej. W 2020 roku niemal 30% jej sprzedaży do Unii Europejskiej, 13,5 miliarda dolarów trafiło właśnie tutaj. Polska jest drugim po Niemczech największym w Unii Europejskiej rynkiem zbytu dla południowo-koreańskich towarów. Do naszego kraju dotarły towary o wartości 5,6 miliarda dolarów. Problemy demokratów w Stanach Zjednoczonych. Niespodziewanie przegrali oni walkę o urząd gubernatora stanu Virginia. Coraz bardziej jaskrawym problemem w partii demokratycznej staje się to, że dzieli się ona z grubsza na dwa bardzo różne środowiska – centrowych liberałów i lewice. Oba środowiska, rzecz jasna, biną za porażkę, obarczają siebie wzajemnie. Coraz częściej krytycznie ocenia się również początek prezydentury Joe Bidena, którego pozytywnie ocenia coraz mniej Amerykanów. Według badania przeprowadzonego dla NBC, prezydenta popiera teraz 42% Amerykanów, najmniej od wyborów. I to już wszystko w tym podsumowaniu. Serdecznie dziękuję Wam za uwagę. Widzimy się w przyszłym tygodniu. Dziękuję wszystkim, którzy wspierają rozwój tego kanału za pośrednictwem portalu Patronite. Do zobaczenia.